Jestem lekarzem, pracuję w zawodzie już ponad 30 lat. Od 20 paru lat wspólnie z żoną prowadzimy przedsiębiorstwo medyczne w formie kliniki stomatologicznej. Obecnie rozszerzyliśmy działalność również o laboratorium techniki dentystycznej. Zatrudniamy obecnie 35 osób na umowach o pracę oraz współpracujemy z kilkunastoma lekarzami w formie umów cywilnoprawnych na zasadzie współpracy. Także w sumie zarządzamy około 50 ludźmi. Działamy w Białymstoku, w województwie podlaskim, na wschodnich rubieżach Polski. Każdy dzień naszej działalności wiązał się ze stratami, po prostu matematycznie biorąc pod uwagę wydatki w związku z rosnącymi cenami tego sprzętu ochrony osobistej, z trudnościami dostania tego sprzętu, z odpowiednim zaopatrzeniem i pracowników, i pacjentów. Każdy dzień generował straty, dlatego też początek kwietnia, połowa kwietnia była dla mnie, wiązała się cały czas z taką głęboką świadomością, że w pewnym momencie trzeba będzie zamknąć tą naszą działalność, bo nie damy rady się utrzymać. Koniec kwietnia, czy bodajże 30 kwietnia, ruszy ten cały program. I tutaj muszę tylko podkreślić tą techniczną obsługę tego programu. Muszę to bardzo, bardzo pochwalić, gdyż wniosek o subwencję finansową złożyłem 1 maja o godzinie 8 rano. 3 maja miałem już ten wniosek zaakceptowany. 4 maja widziałem decyzję, że jest subwencja przyznana. I 6 maja miałem już pieniądze na koncie. I pieniądze, które powiedzmy na razie w formie pożyczki, jak to będzie w praktyce później wyglądać, czy te pieniądze rzeczywiście będę mógł starać się o jakieś umorzenie, czy po prostu będę musiał je w całości wydać, ale w tej chwili jestem po prostu, mam płynność finansową, nie muszę prosić powiedzmy osób postronnych o pomoc finansową, gdyż mogę pewnie założyć pewne kierunki działania, które pozwalają mi przetrwać najbliższe miesiące, utrzymać działalność i być może za parę miesięcy dojść do takiego poziomu, jaki miałem przed epidemią i rozwinąć tą działalność zgodnie z planami, jakie sobie zakładałem na ten rok.